No jest z nami Dominika Rybak. Dzień dobry, Dominika. Ależ tu rzeczy witam dużo, serdecznie, witam serdecznie. Właśnie mówiłem ci, że rozmijaliśmy się, ale góra z górą się nie zejdzie, a człowiek z człowiekiem zawsze. Po walce nawet nie zrobiliśmy wywiadu, no. No właśnie, się właśnie, właśnie. Ja komentowałem twoją walkę. No wiem, ale po walce nie zdążyliśmy porozmawiać, no. No właśnie, to jak tam ta walka w twojej pamięci została? Chyba duży sukces, co? Bardzo duży sukces, bardzo jestem z siebie zadowolona, dumna i cieszę się, że tak wyszło, jak wyszło. A jak dostałaś propozycję, że Dagmara Szewczyk jest twoją rywalką, to co sobie pomyślałaś? Znaczy, to nie była propozycja narzucona od włodarzy ani od federacji, tylko ja sobie sama wybrałam, dlatego, bo po prostu mieliśmy konflikt. A jak dla mnie konflikt, który jest realny, jest znacznie lepszy od konfliktu, który jest wymyślony, dlatego się cieszę, że tak jest, bo jakoś nie jestem... Jesteś konfliktowa. Właśnie nie jestem. Problem w tym, że ja po prostu nie czuję takiej potrzeby dosrania komuś na potrzeby wizji internetu i wyświetleń. Wiem, że tu o to chodzi tak naprawdę, ale jakoś się nie czuję w tym na razie. Nie wiem. Nie wiem, jakbym się zachowała, jakby zostało mi to na przykład narzucone, że muszę coś tam ponakręcać z kimś. Z Klaudią nie musiałam, dlatego, bo ona się w ogóle pojawiła 3 tygodnie przed walką, czy tam miesiąc przed walką, więc już nam, że tak powiem, chyba odpuścili to, no bo jakby o co się kłócić, jak się nie znamy, nie? I to było wiadomo, że się nie znamy. A teraz jako iż jest... To jest Dominika! No, i to jest dobre podejście. I... 3 kobiece pojedynki mamy w tej karcie walk. No właśnie. No a to zaraz przejdziemy do tego. Najpierw jeszcze powiem, że cieszę się, że mam rywalkę, której faktycznie nie lubię i faktycznie to może być dla mnie taka... O Jezu, nie wiem, jak to powiedzieć. Po prostu się cieszę, że mogę zawalczyć z kimś, kogo nie lubię. No to jest wspaniałe. Czemu? Dagmara wydaje się być sympatyczną osobą, taką... Okej, jest tam o niej gdzieś zawsze głośno, gdzieś ona się udziela i ma tą grupę swoich followersów bardzo dużą. To co było takim podłożem tego konfliktu? Znaczy, mnie nie obchodzi to, czy ona się udziela, czy nie udziela, bo jakby to powiedzieć, personalnie mam ją totalnie w dupie. Personalnie mnie ona nie obchodzi, to jest osoba z internetu, jedna z wielu osób publicznych i ja, to nie jest mój świat, ja się w to nie zagłębiam, nie obchodzi mi to. Jednakże, jeśli ktoś już postanowi wjechać mi na moją psychikę albo zrobić mi jakąś krzywdę, no to nie zamierzam przechodzić obok tego obojętnie i stąd właśnie narodził się ten konflikt. I ta walka. No i po prostu zrobiła mi, że tak powiem, przykrość w postaci nagrywania mnie w takim niekorzystnym świetle, jakby A kobiety się czują wtedy bardzo urażone, co? Znaczy, to chodzi o to, że... Ja nie wiem, chodzi o to, że byłam wtedy najebana i mi się to nie podoba, że mnie nagrała wtedy, kiedy właśnie byłam w takim stanie, tym bardziej, że na drugi dzień bardzo, bardzo tego żałowałam i bardzo oddałabym, nie wiem, po prostu wszystko, co bym mogła, żeby wszystkie te materiały zniknęły z internetu, ale wiem, że to co, no nie wiem, no jak... Ale tak... Słuchaj, jesteś młodą osobą, młoda osoba, zakładam, że po pracy, wieczorem, w sobotę, na weekend, ma prawo się napić drinka, to chyba nic złego, co? Ależ oczywiście, że ja lubię pić i ja to przyznaję szczerze, no bo to ja lubię po prostu sobie pić, tylko że no, nie na wizji, no i jednak no, to było po prostu niekontrolowane. I jak już gadamy o alkoholu, to można tutaj narzucić alkoholowe przysłowie. Jak sobie piwa, jak to się mówi, naważyłam, to muszę go wychlać, dlatego tak też było z tym nagraniem, no zrobiła to, co zrobiła, więc... Celowo pod kątem walki? A nie wiem, to już mnie nie obchodzi, ale no wyszła z tego walka, więc wydaje mi się, że ona się cieszy, no bo inaczej to mam wrażenie, żeby jej nigdzie nie wzięli, a tutaj przynajmniej ma okazję zabłysnąć, jeśli w ogóle będzie mogła zabłysnąć, bo kurczę, wydaje mi się, że mam dużą przewagę. Krwiożercze instynkty masz, widzę w tobie, drzemią chyba, co? Tak, krwiożercze instynkty, żądza krwi i po prostu chęć mordu, że tak powiem. I jest elegancko. Od odwetu. Tak, i jest elegancko. Słuchaj, fajnie się zaprezentowałaś na pierwszej walce z Klaudią, jeśli chodzi o stronę sportową. Jak wyglądają w tej chwili te twoje przygotowania? Jeszcze lepsza forma, jeszcze lepiej będziesz prezentować się? Trenujesz cały czas? Trenuję cały czas, po walce, znaczy no cały czas teraz, bo po walce ta walka była 9 lipca, to później jakoś tak wakacje były, tak jakoś poczułam wakacje, pojechałam co tu, pojechałam co tam, potem sobie miałam kontuzję, bo jak jechałam na kolejnej nodze, to się przewróciłam, pęknęłam sobie żebro, nie mogłam trenować, próbowałam tam wracać na matę, ale za każdym razem to mi tyle bólu mnie to kosztowało, że po prostu stwierdziłam, że sobie odpuszczę, no bo ja wiedziałam, że szykuje mi się druga walka. Upadek czym był spowodowany? Przypadek? Nie, po prostu nie wyhamowałam na zakręcie i wiedziałam, że po prostu szykuje mi się następna walka, no i muszę jakoś to zrobić, więc nie będę się na siłę trenować, jeśli mnie boli, no to poczekam. No i akurat na szczęście po jakoś 3 tygodniach mi to ustąpiło tak całkowicie.
I wtedy też zakończyłam mój wakacyjny tryb życia, powiedziałam stop i totalnie wróciłam do treningów, jednakże moja kondycja trochę ucierpiała, ale już się naprawiła i wszystko jest w porządku. Kobie powitali z radością? Ale rzeczywiście, że tak. Wszyscy tam są świetni. O, nasza Dominika, rozumiem, że cały czas berserkerzy, tak? Tak, tak. Ciągle, cały czas i nie zamierzam się stamtąd ruszać. A kto nadzoruje twoje przygotowania w tej chwili? Moje przygotowania nadzoruje trener Michał Młynarczyk. Pozdrawiam serdecznie. I to jest trener, co prawda, od K1, w sensie trenował mnie pod pojedynek w K1, to jest trener od tajskiego boksu. Jednakże tak sprawuje nade mną taką, nie wiem... Pieczę też, pieczę, psychiczną tak. Też? Tak, i psychiczną, i fizyczną, i po prostu jest taki, nie wiem, anioł stróż można by nazwać, nie wiem, po prostu cieszę się, że mam takiego trenera. No. Odbyłaś jakieś przygotowania, obóz przygotowawczy taki, czy dopiero to jest, bo jeszcze jest miesiąc do walki, trochę czasu jeszcze jest. W sensie kiedy? Jest, przepraszam. Miesiąc? Nie, miesiąc, tydzień miesiąc. Do walki. Nie, jeszcze przepraszam, miesiąc, jeszcze nie, dobrze, wycinamy to. Jeszcze pomyślałem sobie, walczysz na zupełnie innej gali, tak, no. Która jest za miesiąc, a ilość konferencji też dla dziennikarza może być wyczerpująca, ależ pomyłka. Nie, żartuję oczywiście, więc wracamy. Walczymy już w sobotę w Radomiu, dokładnie 1 października, więc dużo czasu nie zostało chyba. Obozu się już nie da. No już się nie da, ale miałam, zrobiłam, pojechałam. Gdzie zrobiłaś właśnie? Byłam... W Karpaczu? W Karpaczu, ale pod Karpaczem. To były miejscowość Borowice. Nawet nie wiedziałam, że taka miejscowość istnieje. Ale tam byłam. No, ale też... Wskakiwałaś tam do przesiece do wodospadu? A pływałam w wodospadzie. To przesieka, przesieka. To, nie wiem, no możliwe, że to tak, ale pływałam, było bardzo zimno, jakby nigdy nie pływałam w takich... Morsowałaś, nie? To prawie morsowanie takie. Nie wiem, można to nazwać morsowaniem. Nie wiem, czy można to nazwać morsowaniem, ale ta woda miała tam, nie wiem, z 3 stopnie, no to chyba jeszcze nie jest morsowanie, ale blisko, bo naprawdę już tak stałam, bo ja tam byłam w ogóle fotografem, ja tam weszłam i robiłam każdemu fotki. I nogi to mi takie poczułam, ja czułam, że mam same kości, jakby czułam po prostu wodę na kościach, nie? Ja nie wiem. Górska woda, ale fajnie było. To rozumiem, że fajny wyjazd taki ogólnie, co? Bardzo fajny, bardzo, Jezu, nie wiem, ja po prostu płakałam, jak musiałam stamtąd wracać. Ja wiedziałam, że będzie dobrze, ale nie wiedziałam, że będzie aż tak dobrze, nie? Zawsze możesz wracać, nie ma problemu. Berserkerzy, co prawda, chyba tam 2 razy w roku przeprowadzają obóz, z tego co pamiętam. Raz nie, zimą i latem wiem, że robili. Tak, to zimą nawet, też były obozy nie zimą. Wiem, ale latem to wiem się nawet chyba od 20 lat. Tylko wybrani zimą. Może tylko wybrani, bo ja nie jestem wybrana, nie wiem, ale wiem, że latem to od 20 lat chyba jeżdżą nawet, tak. Albo nawet więcej, nie wiem. Ale no ja byłam pierwszy raz. A jak rodzina w ogóle reaguje na twoją karierę sportową, walki, chłopak, który tam gdzieś ogląda jest? Ten panel głośny. Przekazuje wiadomości, bo twój panel przed tobą jeszcze, bo tak, tego nie powiedzieliśmy. Tak. Mój panel, no trzeci, ja myślałam, że do druga jak zawsze, a tutaj się okazuje, że muszę do trzeciego poczekać. No, trzeci najważniejszy taki już, wiesz. No właśnie, taka trochę presja, że tam nie wiem, tak... Co tam przygotowałaś tak na rywalkę? A nie wiem, ja tak spontanicznie wyjdę po prostu, to tak? Co będzie, to nie będzie. Nie przygotowujesz nic, tak? Nie, żadnych tam, nie będziemy się takich prezentów, nie wiem, ja się nie bawię w coś takiego, nie wiem, po prostu idziemy ze spontanicznie porozmawiać, albo się posprzeczać, albo powymieniać się kulturalnie zdaniami. Na swój temat, mam nadzieję, że będzie. Mam nadzieję, że nie będzie stypy, że będzie fajnie. Wierzysz w to, że będzie kulturalnie? Znaczy, ja jestem ogólnie kulturalna, dopóki mnie ktoś nie wyprowadzi z równowagi po prostu. Ja mogę być bardzo kulturalnym człowiekiem, używać bardzo kulturalnych po prostu wyrażeń, ale jak ktoś widzę, że jest ewidentnym debilem i bije od niego po prostu imbecylizm na kilometr, no to ja nie wtrzymuję wtedy czegoś takiego i lecę wtedy, więc mam nadzieję, że może być ciekawie. To nie zatrzymuję w takim razie, bo już za chwilę jest ten panel. Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo Dominika. Za rozmowę. Życzę wam dobrej walki i wygra lepsza. Tak, wygram ja. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo.